wieczór. Serdecznie witam Państwa w czasie, który skłania do refleksji o pomaganiu. Dziś 5 grudnia, Dzień Wolontariusza. Jednak okazuje się, że nawet w takim dniu nie brakuje skandali. A o czym mowa, dowiecie się Państwo prosto od naszego reportera, który jest dzisiaj na Politechnice Łódzkiej na gali wolontariatu. Łączymy się z Damianem. Dzień dobry, Damian Szymański, chcemy do Pałacu TV. Jesteśmy dzisiaj w Łodzi na ulicy Politechniki 3A, a tutaj za nami, za tymi drzwiami, odbywa się coroczna gala wolontariatu. W tle wielki skandal, albowiem wiemy, że zostaje nagrodzony już najlepszy koordynator wolontariatu roku, został wyróżniony również najlepszy wolontariusz roku, lecz organizatorzy zapomnieli o ojcu łódzkiego wolontariatu, Mariuszu Kołodziejskim. Chcąc naprawić tę sytuację, poprosiliśmy naszych telewidzów o przesłanie życzeń dla niego. Mariusz, gratulujemy Ci wszystkich osiągnięć. I cieszymy się, że jesteśmy chociaż taką malutką cząsteczką projektu o nazwie Centerko. Działaj dalej! W imieniu całej grupy Go Pomoc chcielibyśmy serdecznie Ci podziękować za wszystkie działania, pogratulować dotychczasowych sukcesów i życzymy Ci powodzenia dalej. Dziękuję! Składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji 15-lecia gali wolontariatu. Na następne 15 lat życzymy Ci, żeby się wszystko dobrze układało, sprawnie szło i żebyś miał z tego mnóstwo satysfakcji. Bardzo wiele nauczyłam się od Ciebie i od Centerka. Jedne z najfajniejszych wspomnień z początków działalności naszej Fundacji Zielonego Wzgórza są właśnie związane z Centerkiem. Dzięki za wszystko. Życzymy Ci wielu, wielu sukcesów na płaszczyźnie absurdów, fantazji i bursztynowych uniesień. Buziaczki, ściskamy Cię mocno. Rozszyfrowałam Twoje imię. M jak miłość do ludzi, aktywność, radość sprawiana innym, interesowanie się potrzebami ludzi, uśmiech, sumienność, zaangażowanie. Cały Ty, żeby Ci się chciało chcieć. Chciałam powiedzieć, bardzo dziękuję za zajęcia i miałam dużo czasu dla nas wszystkich. Serdecznie pozdrawiam. Wielkie dzięki Ci, Mariusz, za utworzenie w naszym stowarzyszeniu lekarstwa uskrzydlającego każdego człowieka, niosące niezwykłe dobro dla pokrzywdzonych i potrzebujących pomocy. Dzięki Ci, Mariusz. Fantastyczna centerkowa rodzino i Ty, drogi Mario, w tym szczególnym dniu chciałabym Wam życzyć dalszego rozwoju, powodzenia podczas realizacji wszelkich Waszych przedsięwzięć oraz kolejnych i kolejnych i kolejnych jubileuszy. Dobrze, że jesteście. Jesteś najlepszym koordynatorem, jakiego znamy. Nie zmieniaj się. Jesteś super! Dziękuję Ci za wszystko i życzę Ci wszystkiego najlepszego. Chciałabym Ci życzyć powodzenia, wszystkiego dobrego i samych szczęśliwości i dobrych chwil na Twojej drodze i żebyś się dalej spełniał i urzeczywistniał swoje marzenia. Chciałyśmy Ci podziękować. Dziękujemy Ci za szkolenia przeprowadzone w naszym stowarzyszeniu. Dziękujemy Ci za możliwość stworzenia szafrandi. Za możliwość opracowania poradnika Pyszne jedzonko po litowsku. Życzymy Ci, Mariuszku, dużo zdrowia, wytrwałości w działaniach i z miłości. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie na Twojej drodze zawodowej i osobistej. Niech szczęści Ci się w życiu. Życzę Ci wielu sukcesów, kolejnych wielu, wielu gal oraz samych fajnych przyjaciół. Chcę Ci życzyć, aby zawsze towarzyszył Ci najpiękniejszy ubiór, czyli uśmiech. Aby też towarzyszyli Ci sami najlepsi ludzie i tacy, na których możesz zawsze liczyć, kiedy tego potrzebujesz, a także abyś zawsze miał pozytywny power działania. Naszą przygodę żeśmy zaczynały w stowarzyszeniu Centerko. Bardzo miło wspominamy ten czas i z okazji gali chcieliśmy Ci życzyć wszystkiego dobrego, powodzenia, sukcesów w pracy i w życiu osobistym. Pa! Chciałbym serdecznie pogratulować Ci organizacji tej 15. gali wolontariatu. No i oczywiście życzyć samych sukcesów i wytrwałości organizacji kolejnych gal wolontariatu. To, co robisz, jest świetne i chciałam tylko powiedzieć, że to jest niesamowite, że udało Ci się zamienić tą potrzebę pomagania, hobby i talenty w takie sprawne przedsięwzięcie i zarazić tyle osób tym samym sposobem na życie. Także gratuluję i życzę dużo siły
i kolejnych pomysłów na przyszłość. Dzięki za Twoje zaangażowanie, za Twoją energię do pracy. I dzięki bardzo, że tak wszystko popychasz do przodu. To naprawdę bardzo wiele nam daje. Cieszymy się, że możemy razem z Wami robić wolontariat sąsiedzki. Mamy z tego dużo radości, a oni najwięcej. Tak, i życzymy dużo, dużo sił i dużo, dużo sukcesów. Chciałabym Ci podziękować za wszystko, co robisz dla nas, dla innych ludzi. To jest super. Bardzo chciałabym Ci życzyć samych pozytywnych ludzi wokół Ciebie, dużo uśmiechu i spełnienia najskrytszych marzeń. Życzę Ci wszystkiego dobrego, dalej podążania swoją artystyczną drogą i wolontarystyczną drogą, wytrwałości, siły, energii. Też dzięki za to, że dajesz tyle energii innym wokół. Cześć wolontariusze, wszystkiego najlepszego z okazji Waszego dnia. Szczególne życzenia składam w ręce Mariusza Kołodziejskiego. Oby tak dalej. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Niespodzianka. Życzę Ci, żeby każdy Twój dzień był pełen uśmiechu i radości. Mariusz przede wszystkim pokazuje ludziom, że wolontariat jest szansą na rozwój i sukces. Dlatego bardzo mu dziękujemy za to, że jest z nami. Znamy się od lat. Wiem, jak działasz, wiem, jak pozytywne i dobre przynosi to owoce, więc ode mnie będzie jedno zasadnicze, ale i najważniejsze życzenie. Nie zmieniaj się i działaj nadal w swoim stylu, a na pewno Łódź, ale przecież nie tylko. Jeszcze nieraz będzie korzystać z rezultatów Twojej nieprzeciętnej pracy i talentu. Wszystkiego dobrego. Życzę wszystkiego najlepszego. Życia hip-hopowego, pełnego energii, następnych projektów, tysiąca lat organizacji. Ludzi, którzy żyją z pasją, działają z pasją i są wielkiego, wielkiego serducha. Gdy orkiestry szukasz człeka, to w centerku Mariusz czeka. Wolontariat czy szkolenia nie jest to praca dla lenia. Dla Mariusza pomaganie to codzienność, drogi panie. Czy to pomoc, czy seniorzy, zawsze całe serce włoży. Raz zatańczy, raz zaśpiewa, czasem poudaje drzewa. Uśmiech, pasja, zaangażowanie, full energii na działanie. Drogi Mario, nasz Mariuszu, nigdy nie trać animuszu. Z pozytywnym swoim bzikiem mknij do setki z balkonikiem. Halo Łódź, nadajemy bezpośrednio z Katowic. Chcielibyśmy podziękować Ci za inspirację, jaką nam dajesz, za energię, jaką się dzielisz z ludźmi, robiąc swoje wolontaryjne rzeczy i życzyć Ci dużo siły i dużo energii do realizacji Twoich planów i działań. Nie zmieniaj się, dbaj o to, aby się rozwijać i spełniaj swoje marzenia. I pamiętaj, Mario, co Cię nie zabije, to Cię zmniejszy. Cieszę się bardzo, że zaprosiłeś mnie do współpracy przy realizacji super projektów, szczególnie aktywizacja poprzez wolontariat, czy też prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu. Jesteś super, dziękuję Ci bardzo. Mario drogi, pracuj, szalej, bądź zawsze sobą i niech moc będzie z Tobą. Na razie. Pa! Za oknami jesień, a ja życzę słońca i pogody ducha, zdrowia i siły do ciężkiej pracy oraz cieszę się, że centerko się rozwija. Gratulacje! Bardzo Ci dziękujemy, że zawsze myślisz o Fundacji Dom Łodzi. Jesteś super gościem, masz świetną energię i życzymy Ci, żebyś zawsze żył pełnią życia. Nie jest łatwo stworzyć ludziom przyjazną i bezpieczną przestrzeń, w której mogą się otworzyć, wzajemnie inspirować, no i po prostu dobrze bawić, a Mariusz to potrafi. I za to, między innymi, go tak cenię. Podziwiam Twoją pasję, entuzjazm, kreatywność i życzę Ci, żeby Twoja wewnętrzna elektrownia zawsze pracowała pełną parą. Bardzo cenię Twoją kreatywność, pracowitość i zdecydowanie w dążeniu do celu. Życzę Ci udanej realizacji wszystkich Twoich planów, marzeń i projektów. Dziękujemy panu Mariuszowi za wsparcie, za zaufanie. Most numer 2 w Łodzi. Twoja praca jest nieoceniona. Jestem Ci niesamowicie wdzięczna, że te parę lat temu mogłam swoją przygodę z wolontariatem zacząć właśnie w centerku. To był niesamowity czas. Wielkie dzięki. Od lat nas inspirujesz, od lat jesteś dla mnie wzorem do naśladowania. Dziękuję Ci za tą wiedzę, którą nam przekazujesz i którą mi przekazujesz od lat. Nigdy się nie zmieniaj, jesteś najlepszą wersją samego siebie i powodzenia i oby Twój zapał nigdy nie zgasł. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie. Zobacz, gdzie teraz jesteś i ile dobrego zrobiłeś i niech to trwa
Rozwijaj się, spełniaj swoje pasje, niech ci nigdy nie brakuje tej dobrej energii i samozaparcia i wszystkiego najlepszego. I czas na wspomnienia, jakie to były fajne chwile z Mariuszem. Ale skorzystam z okazji i Mariusz, jesteś wielki, dziękuję ci za wszystko i życzę dalszych sukcesów. Jesteś jedną z tych osób, które w niezwykły sposób, naprawdę niezwykły, skupiają wokół siebie ludzi czyniących dobro. Jestem przekonana o tym, że dzieje się tak dlatego, że jesteś nie tylko fantastycznym koordynatorem różnych projektów, ale przede wszystkim super społecznikiem i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc, sam zakasasz rękawy i po prostu ciężko pracujesz. Podziwiam cię za to od zawsze, życzę ci powodzenia i niech dobro do ciebie wraca. Chciałam ci podziękować za współpracę, za to, że pokazujesz, czym jest dobro. Masz wiele fajnych pomysłów związanych z niesieniem dobra w ciekawy sposób. Dziękuję za twoją kreatywność w prowadzeniu zajęć tanecznych i ogólnie za wszystko, co robisz. Dobra, wjeżdżasz. Mariuszku, jesteś wspaniałym człowiekiem. Życzę ci szczęścia. Wszystkiego najlepszego. Powodzenia do wszystkich. Wszystkiego najlepszego. Miej serce i patrzaj serce. Życzę, żebyś miał bardzo, bardzo dużo wolontariuszy. Centerko jest the best. Najlepszy, jaki może być w Łodzi. Witam, Mariuszu. Jesteś cudowny. Dużo miłości ci życzę. Niech żyje wolontariat. Czyżbyś był zaskoczony, że tysiące osób w tej Polsce bardzo jest ci wdzięczna? Dziękujemy za współpracę z nami, agrafkami, za wszelkie akcje, projekty. I ty byłeś początkiem i ty cały czas to koordynujesz i nakręcasz. Bardzo ci dziękujemy za twoje wsparcie i za wszystko, co robisz. Masz wielkie, wielkie serce. No to uwaga, specjalnie dla Mariusza. Elektro! I to już wszystko na dziś z korytarza Politechniki Łódzkiej. Dziękujemy Państwu bardzo za obecność i życzymy, Mario, Tobie 100 lat, 100 lat, niech... A nie tak anemicznie, trzeba raźniej jakoś. 100 lat, 100, 100! Wszystkiego najlepszego, Mariusz, trzym się ciepło, jo, jo, pa, pa.